Prima am test microfonul. Springman, test mikrofonu. No wiesz. Jesteś już na 4.0? A. Oni poprosili, żeby wejść na 3.2, żeby mogli w razie czego do nas zagadać. A, no dobra, okej. To 3.2 niech będzie. A mi 3.2, test mikrofonu. 8.28, to jakie radia ustawiacie, chłopaki, bo ja trochę... 4-ship flight UH-1 checking in. Thank you.
3-4 gotów. Zapaliła mi się chyba już kontrolka od oddziałania. Co ci się tam zapaliło? Bo nie usłyszałem. Kontrolka od oddziałania. A, de-icing. Czekajmy, aż sobie mi ósemki zaczną do pasa nakołować. HTR pilota włączamy. Myślę, że możemy włączyć. Ktoś pamięta, który pas jest aktywny? Czy ktoś może sprawdzić, jaki jest wiatr w tej chwili, w jakim kierunku? Jest w kierunku 250. Jest w kierunku 250 i taki crosswind mamy, w sumie możemy startować, mi się wydaje. Raże. To co panowie, jak tam flight Mi 8? Tak, na 520. W razie czego mamy nawigację, tak. Ja na nawigację sprawdzam. Kapitan, ty masz nawigację, nie? Ale my nie będziemy gadać na 32, my będziemy na 20 gadać. My na innym radiu będziemy gadać. My tylko z wami tutaj mamy kontakt i gadamy, nie? Teraz, na ziemi. Thank you.
Jeden z powrotem. Jedynka, to może rocie nas w tym szyku, jak tam mamy w tej fałce lecieć? Powtórz jeszcze raz pierwszą część, bo nie zrozumiałem. Szef 1, rozdziel nas w szyku, który maszyna ma gdzie lecieć tam, jak się ustawić? Jedynka pierwszy, dwójka po lewej, trójka po prawej i czwórka po prawej. Przyjąłem, dwójka po lewej. Godzina 11:30 wysoko. Spring, my chyba możemy startować, jak oni się tam jeszcze bawią z tym radiem. Daj mi sekundę. Panowie, Hue, startujcie, nie czekajcie na nas, na to może trochę zająć, a to szkoda czasu, nie? Przyjął. Dobra, panowie, nie będziemy marnować lotniska. Pójdziemy sobie z miejsc parkingowych. Na razie na wprost. Nad minusem Kamia, a potem sobie polecimy w odpowiednim kierunku. Dobra. No nie wiem. Przyjęli? Dwa przyjął. Kilka. DC for flight UH-1, będziemy startować z miejsc tutaj postojowych w kierunku w tej chwili 300. Dobra, jeden podrywa. Three-ship flight Mi-8, taking hold taxi to runway 3-1, hold short. Panowie, powoli skręcamy na 320. Thank you.
Dobra, i teraz korekcja kursu w lewo zgodnie z ADF-em. Dwójka. Czwórka. Jedynka, światło lądowania chyba można wyłączyć już, nie? Tbilisi Tower, for flight UH-1, po starcie z lotniska kierujemy się na farbę. Tak. Tam dajecie radę? Panie dwójka. Czwórka daleko. Dobra, zwalniam. Dwójka po lewej przy tobie. Wciąż masz reflektor w dół zapalony. Serce, wiem. O, przybyły owieczki. Dobra, przyspieszam do stówy. Czwórka, straciłem was. Czwórka, nie widzę cię, czekaj, jesteśmy po twojej lewej. Czwórka, pójdź florę. No, już weźmie, gdzie?
Wiem, ale tak się zastanawiam, bo na pewno dwójka jest po mojej lewej i wy jesteście obydwoje po prawej, czyli ty jesteś ten ostatni. To powiedz obok swojej trójki, nie widziałeś go wcześniej? Widziałem go, tylko go minąłem, bo żeście zbytnio dzwonili, a ja zbytnio przyspieszyłem, tak, i przeleciałem do przodu, dlatego krzyczałem, że was straciłem z widoku. Dobra, rozumiem. Z mojej perspektywy to wyglądało, jakbyś był nadal za nim. Dobra, okej, wszystko wiem już. Teraz już jestem z powrotem za nim, teraz ja znowu dzwoniłem zbyt mocno, tak? Tak, tak, ale mówię przed... Dobra, panowie, nie będziemy świrować, zajmiemy ten pierwszy pas, nie? Nie będziemy się na drugi pchać. Tbilisi Tower, a my, panowie, nie będziemy świrować? Skoro to ma być potem jak secret operation w nocy, to wyłączamy wszystkie światła. Nie wiem, czy to dobry pomysł. Trening. Na nogi całkiem dobrze widzę. Dwójka, jak mnie widzisz na Nocto? Właśnie wyłączyłem Nocto, bo do dupy tak jest. Aha, czyli wolisz lecieć? No, ja was już też nie widzę. Tak, wygasiłem wszystkie światła, zostawiłem zielone w kabinie i jakoś dajemy radę. Narzućcie flary. No musimy to poznać. Widziałeś nas? Czwórka chyba ma jeszcze jakieś światło odpalone. Uwaga, idę trochę wyżej. Mogę mieć, ale teraz nie wyłączę tego, bo za dużo naraz. Roger. Lekka korekta kursu do lewej. No, dajcie flarę. Dobra, widzę. O, trójka, widziałeś tą flarę? O, widziałem już was gonię. Dobra, teraz jeszcze ja rzucę, bo jestem za nimi. Ciebie akurat widzę, bo masz światło. No. Okej, ale nie wyłączę tego teraz, bo może być tragedia. Chyba, że moment poczekaj. Dobra, luz, no to okej, to zróbmy tak, żeby to zostało na razie u ciebie. Generalnie chciałbym, żebyśmy latali w końcu całkiem po ćmoku, nie? Lecie góra przed wami. Chevy 1, słucham cię. Wiecie co, my przejdziemy z radyjką na częstotliwość, także jakby co, wzywajcie nas na 138 albo 256, dobra? Przejął. 138 niech będzie. Dobra. Trójka, zgasłem mi światła? Nie, dało się. Chyba, że będę ci miał sprawę. A które się palą? Pozycyjne te małe, czy te antykoluzyjne na dachu? Pod kadłubem ci chyba pali, jak się nie ma. A, pod kadłubem, dokładnie tak. Teraz tylko lewej. Speed?
jedynka, jaką prędkość masz teraz? Teraz koło 130. Pozwolę, too fast, to nie ma. Too fast. Przyjął, pozwolę. Do stówki zwalę. A miałem sobie przypisać właśnie tak światło pod joystick, kurwa, nie zrobimy. Miałeś to zrobić, jak zaczęliśmy gadać na TS-ie. Nie, klita. Buja trochę, nie? Czy bardziej podrzuca, bo mi na przykład jak wylatywałem nad tą górę i za tej góry, to mnie mocno do góry podmówił. I tak to tobą wstrząsnęło, że flary puściłeś teraz? Nie, po prostu daję wam znać, gdzie jestem, bo widzę chyba czwórkę, jak się nie mylę. Trójka jest na tle drzew, więc go nie zobaczę. Dwójki w ogóle nie widzę na tą chwilę. Ja jestem po swojej prawej. Trójka za. Ja nadal nie mogę was dogonić, ja zamykam szafę już. Boję się o obroty. Mamy 95. 140 przez chwilę. Jedynka, dwójka jest przy tobie po lewej, jakieś nie wiem, 100 metrów po skosie na siódmej. Dobra, no nie mogę cię zobaczyć, bo jesteś na tle drzew w tej chwili, nie? Lekka korekta kursu do prawej. Dwójka. Trzy. Cztery. Dobra, i wychodzi na to, że właśnie zaczynamy krążyć nad farpem, więc pytam go o światła. Właśnie mijam farp. Przynajmniej tego ADF-a farp. Farb widzimy, bo na naszej piątej, czwartej minęliśmy go. Chevy 3-1, inbound. Chevy 3-1, inbound. Dobra, to w takim razie włączmy sobie światła teraz te pozycyjne. Przepraszam, anti-collision. I będę kręcił w lewo. Zapalamy światełko? Tak, ale tylko to anti-collision light. Nante, potwierdź mi, czy farb włączył światło.
na lądowisko. Chevy 3-1, inbound. Chevy 3-1, IM, fly heading 8241, QFE 27.0. Dobra, Falk na naszej godzinie w tej chwili prawie 9, więc zakręcamy i zniżamy sobie powoli. Zrobimy jeszcze jedno takie kółeczko, żeby podejść bardziej od strony tego, jakby od dupy strony, czyli od tej, gdzie teraz sobie podlecimy od wody, bo kierunek wiatra, jak dobrze pamiętam, to było 252, nie? Trzeba potwierdzam. Praktycznie z tej strony powinniśmy podejść, wiesz, bo ja ustawiałem sobie ten 252 był kierunek, ale pod wiatr to będzie na 07, nie? No to widzisz. Ja myślałem, że to już jest pozycja, ja wiesz, kierunek wiatru w kierunku, który on wieje. Ja słuchałem chłopaków z Miłusemek, oni właśnie ustawiali sobie kierunek wiatru był tam 2-5 coś tam, nie? I przeciwległy to był tam 0,7 niecałe, nie? No dobra, to zrobimy jeszcze jedno kółko w takim razie, bo ja myślałem, że to jest, wiesz, wiatr z kierunku, nie? Podawany. A nie w którym on wieje. Przyjąłem. To jest właśnie zawsze mój problem, bo ja za dużo latałem w tych symulatorach cywilnych, tam się podaje wiatr z kierunku, a nie w kierunku. Wysokość jedynka? Nie, spoko. Dwójka, resetuję trem. Ja robię to samo właśnie teraz. Dobra, jedynka, wezmę pierwszy, ten najbardziej odległy po lewej przy tych ciężarówkach lądowisko. Dwójka niech weźmie ten bliżej nas tutaj po lewej stronie. Trójka bierze ten po prawej od literki te bliżej, a czwórka ten ostatni po prawej na bardziej wysunięty. Dwójka. Czwórka. Jeden na ziemi. Na ziemi.
Ja rozumiem, że my tu fizycznie nikogo nie mamy do załadowania. No właśnie nic nie widzę. No też nie widziałem, ani pod menu nic nie mam. To teraz mam mapę i te współrzędne trzeba sobie ustalić, tylko i w drogę. Jo. Kierunek 269 będzie. Прекрасно, чувачок. Generalnie można to wyznaczyć sobie tymi dwoma radialami, co tam podawał, ale dla nas łatwiej jest fizycznie sobie po prostu narysować heading, nie? W którym mamy lecieć. I pamiętać potem, że 535 ADF powinien być na naszej godzinie mniej więcej potem 5, nie? Jak będziemy dolatywać do farby. Który ADF? 353, przepraszam. Dobra, uznając, iż zakończyliśmy nasze piękne ładowanie dup żołnierzy specjalnych troski, to lecimy sobie po kolei jedynka, dwójka, trójka, czwórka startując w kierunku na razie 350 prawie? 345? Tak by nad miasto, a potem sobie skręcimy, jak już to się zgramy w kierunku właściwym, czyli na EDF-a. Ustawiamy którego ADF-a? 353 ustawcie. Dajcie mi tylko chwilę, przeskoczę do Krzycha i mu powiem co i jak. Chevy 3 do Chevy 1. Wróć, Chevy 3 do Chevy 2. Czwórka, zgasza mi te światła pod spodem, nie? Chevy 3 do Chevy 2.
Dobra. Wszyscy gotowi do startu, jakby co? Trójka. Czwórka. Ciężko aktywować. Co? No teraz się odezwał na 256. Krzychom. Dobra, czekaj, już się przełączę. Chevy 3 do Chevy 2. Krzycho. Mówił coś o przejściu na jakąś inną częstotliwość, ale nie zapamiętałem, którą. No pewnie, pewnie na 125500, bo tam ten farb ma taką. My na razie sobie będziemy tutaj, jak będziemy dolatywać, to będziemy przechodzić na tą częstotliwość, więc spokojnie. Dobra, to gotowi, jak gotowi do startu, to będziemy się bawić. Dajcie mi tylko powyłączać te kuchy na wszystkie świecące. A nie, to wy mi świecicie parę, dobra. To jedynka będzie startować. Dwójka za tobą. Zgłoście po starcie. Dwójka. Czwórka. Dobra, to w lewo na ADF kręcę. O, o. Też mieliście laga? Dwójka, potwierdza. Myślałem, że wyląduje w mieście. Szwarka na batych. Przebić się do szybka.
Lecimy góry z prawej strony, potem sobie skręcimy na dół. 2. I zwalniam trochę, bo się za bardzo rozpędziłem. 4. Gasimy światełka? Możemy zgasić. Uważajcie na te drogi. Thank you.
Będzie lekka korekta kursu w lewo, schodzimy na lewo od ADF-a. Tak, ta... Dwa. Tak, ta droga pod nami gdzieś tam leci, będziemy sobie lecieć do strony miasta. Thank you.
Teraz znowu trochę niżej. I lekki, lekka korekta. Mniej więcej 10 stopni, max 15. Tak by na drzewie. Dwa za tobą. Minąłeś go, masz go na swojej godzinie teraz trzeciej, nawet siódmej, przepraszam, dziewiątej, siódmej. Czwórka, abort, 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 back to base. Roger, roger. Dzięki za demonstrację. Nie wiem, on tu kieruje się do lekkiego tamtego. Ktoś tam żyje. Demonetyzację filmu na YouTubie, dzięki Dante. O, znam ten most po prawej. Lekko w lewo znowu korekta kursu. W stronę tych świateł miasta w oddali. Dwa za tobą. Czwórka. Thank you.
Chevy 3 do Krzycha. Ladies and gentlemen, willkommen auf dem FARP Moskau, London und Paris. We are approaching the landing zone, so I gonna request for the lights of the landing zone, okay? Jawohl. Paris FARP in the Kaiser home base. Chevy 3-1, inbound. Chevy 3-1, auto, fly heading 255, 46, QFE 27.10, to pattern altitude. Case 1 or case 2 approach. Fuck us, fuck boy. Coś? Case 1 czy case 3 podchodzimy? Robimy fast as fuck, boy! Wiatrek mamy w plecy, jakby co? Jawohl. Ich brauche ein Sanitator. Ja, wiem, wiem. Czekam, aż mi podpali światło na landing zone, bo jeszcze jesteśmy za daleko. Będziemy lądować, proszę Państwa, na FARP Moskow. FARP Moskow, this is 3 ship flight Chevy 2, 8 mil od FARPa. Tak, poczynę. Chevy 2, this is Chevy 3. Zbliżamy się do FARPu Moskow w tej chwili, bodajże 5 mil. Dobra, przyjął. Czyli najpierw wy sobie wylądujecie, my gdzieś tam sobie zakręcimy rogala, poczekamy aż wylądujecie i potem my, nie? Zdecydowanie, bo jesteście za nami. Chevy 1, wy mieliście jakiś żołnierzy tam?
Nie, negatyw, to fantomowi żołnierze. Aha, dobra, tutaj u mnie to samo, nie? Tak właśnie myślałem, czy to jest jakiś bug, czy co. A, to było zamierzone, dobra. Dobra, przechodzę z powrotem do swoich. A więc panowie, sytuacja wygląda następująco. Mamy jakieś 3 mile do farków. Przewi 2 jest w tej chwili 3 mile za nami. Lądujemy pierwsi. Też słuchamy radia. Przyjęliśmy. O, wychamy. Jak chcecie wykonać to lądowanie? Ja to bym chciał bezpiecznie. Dla mnie najbezpieczniej jest najszybciej, wiesz jak. Wiem, pamiętam, ty jak za bezpiecznie lądujesz, to się robi niebezpiecznie. O, bo otóż to. Czwórka, pięć strzał będzie robił. Czyli trzy podejścia. Ach ci nowi. Nie to co stare wilki Dante, nie? Ja tam nic nie powiem, bo znowu po kolorze skóry bym mu pojechał. Nie, 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 demonetyzacja, pamiętaj. Rasista, zobacz, czy ci się turbina nie przegrzewa. Ja nawet na połowie... Spadaj... Spadaj czary, czarujący człowieku. Dobra panowie, musimy polecieć w lewo na tą chwilę i to dosyć ostro, bo trochę przestrzeliliśmy farby w tym momencie. Dwa. Świeci na 11:10. Tak właśnie mi się wydawało, że to dlatego kazałem gdzieś tutaj zawrócić. Teraz powinniśmy mieć... Dobra, tam są siły, oni pewnie już krążą nad tym. Tak, Krzychu, w tej chwili podchodzimy sobie pod wiatr. Będziemy lądować na pierwszym farpie od tutaj siadamy z prosty? Od strony... Dobra, spoko. Spoko, spoko, wy sobie lądujcie. My wylądujemy dopiero jak wy wylądujecie. Będziemy krążyć na torze nieco wyższej wysokości, nie? Także spoko. Tak. Panowie, wejdziemy sobie trochę wyżej. Dokładnie tak samo jak przedtem sobie lądujemy na lądowiskach. Na tym pierwszym farpie tutaj z brzegu. Dwójka pierwsza z lewej bierze. Enfield 1-2 switching to Kobuleti Tower. Jeden na ziemi. Jezus Maria, wypaliło mi oczy. Mm.
to wygląda, jakbyś prawie wbił się w ten kran. Dobrze, czwóreczka, i ląduj sobie. Uważaj się. Pięknie. Zgłaszam już. Tak, no nie było ok. Chevy 3 na ziemi. Czwórka na ziemi. Dobra, przyjął, potwierdź się, na którym farbie lądowaliście, na pierwszym czy na środkowym? Pierwszy z brzegu, włączyłem ci światła moje. Dobra, dobra, będziemy zatem lądować na środkowym. Przyjął. Dobra, teraz mi ósemki będą sobie na środkowym farbie, czyli tym następnym od nas lądą. No to oglądamy. Panie, ja sobie wyjdę ze śmigłowca aż. No, ładnie lecą widać, nie?
będziemy wyłączać maszynę. Dziękujemy za wspólny lot, było zajebiście. Roger that. Dzięki również.